Jeżeli nie masz ukończonego 18 roku życia, lepiej nie oglądaj tego filmu, ponieważ YouTube się dopier i dostanie bana. Ty dostaniesz karę na komputer na 2 tygodnie, więc lepiej przemyśl swój wybór. Jeżeli masz skończone 18 lat, w takim razie zapraszam do oglądania. Powiesz, kurde! O, teraz pewnie to scenzuruję. I masz po zarobkach, blokują ci film. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z taką trochę kurzoną miną. Powinienem mieć tu taki napis cenzura do dzisiejszego odcinku. A dlaczego? Otóż tak się składa, że YouTube sobie wprowadził teraz na dniach jakieś nowe zasady. YouTube ma być od 18 roku życia. Już jest. Osoby, które mają mniej niż 18 lat, muszą prosić o zgodę rodzica. Zajebiście. Ale pozmieniały się też ogólnie zasady korzystania. Cudem, chciałem tak sobie nagrać, żeby pokazać wam, dlaczego nie wstawiam tyle sprzętu. Póki co badam, co, dlaczego. Może chodzi głównie o przekleństwa. Wstawiam sobie filmy, jak widzicie tutaj, ze sprzętu i z premiksów. Sprzęt jest zablokowany praktycznie każdy. Każdy sprzęt od góry na dół jest zablokowany, w sensie macie żółty dolar, czyli ja na tym nie zarabiam. Premiksy, okej, zielone dolarki, super. Ale zobaczcie, następnego dnia, a raczej tego samego wieczorem, drugie nagranie, które zrobiłem z mojego konta, już powoli zaczęli mi tu blokować jakieś premiksy. Widzicie, pojawiają się tutaj żółte dolarki, tutaj widzicie, a i też poza tym te sprzęty mają najwięcej wyświetleń. Sprzęt ogólnie ogląda się najbardziej, premiksy są takie bardziej gdzieś tam z tyłu, drugorzędne, wiadomo, nie są najważniejsze, ale sprzęt się ogląda. U mnie tam film miało 90 tysięcy, 40 tysięcy, wszystko jest w pizdu zablokowane. I co ja mam teraz zrobić, nie? Mam wszystkie takie popularniejsze filmy poblokowane, premiksy jeszcze są, ale dzień później, wieczór, sprawdzam sobie i też nagrywam. Ale teraz to mnie chuj strzelił po prostu. Żółte dolary wszędzie, zablokowali mi prawie każdy film, na którym miałem jakikolwiek zarobek, więc nic na tym nie zarabiam. Się teraz patrzę na ten monitor, który jest tam i od góry do dołu są same żółte dolary. Na dwóch, trzech, tam czterech, no jednostki tylko mają zielone. Nie rozumiem, YouTube od 18 lat i jak przeklniesz, to automatycznie z zarobków masz nici, masz skasowany, kurwa, wiesz, powiesz, kurwa. O, teraz pewnie to scenzuruję. I masz po zarobkach, blokują ci film. Zgłaszałem nieraz do manualnego przejrzenia filmu i dupa, nic się z tym nie da zrobić. Piszą ci, że wszystko się zgadza, treść jest tam widocznie dla wszystkich reklamodawców niezbyt fajna, więc wypierdolę, nie będziesz zarabiał. No i tyle. I o, jestem ciekawy, kiedy się gówno burza zacznie o to. Ale to jest tak teraz mniej więcej na świeżo, więc widzicie, no, nie można przekleić. Najlepiej to ty nic nie nagrywaj, nic nie wrzucaj. O, nawet mnie pozwą zaraz, że o, mam flagę tutaj na czapce i bam, bo to nie moje logo, to jest logotyp. Logotyp kraju, nie możesz. YouTube jest tak posrany, że naprawdę, kiedyś można było sobie fajnie materiały porobić, teraz tak wszystko blokują i jeszcze robią ci YouTube'a od 18 lat, ale jak stawisz kurwa coś, no właśnie jakieś przekleństwo, to ty już masz po filmie, już pakuj manatki, wyjeżdżaj, nie masz co tu robić, na razie, żeby nie było, posmakujemy sobie nowy premis, który mam, tak. Czekajcie, wezmę go sobie. Wjechały do nas od niedawna tutaj takie fajne premiksy, horny, flawa, pombery, akurat taki sobie zacząłem palić, wapować i jest bardzo cudowny. Teraz sobie zalejemy. Powiem wam, że pachnie zajebiście. I naprawdę to jest dobry premiks. Jak go sobie już próbowałem wcześniej, postawiłbym go między Gobersy a Momo, ale bardziej mi to smakuje niż Gobersy raczej, bo Gobersy tą swoją intensywnością mnie aż zabijały, ale ten jest naprawdę taki miami, nie? Ten jest super. 65, jak dodacie 10 ml bazy nikotynowej lub też nie, no i tyle, wiecie, nie dla kobiet w ciąży, bla bla bla. Glicerynka też jest tutaj 70/30. Z tego co mi wiadomo, macie nawet kody QR, o, certyfikat oryginalności normalnie. Ty serio? Nie. Tak, macie certyfikat oryginalności na tych premiksach, możecie sobie zobaczyć, czy ten premiks jest oryginalny, z oryginalnego źródła. Takie widzicie receptury zajebiste zrobili, że jak spróbujesz wcisnąć komuś podróbkę tego, to wpierdol będzie zaraz, bo sobie możesz wszystko sprawdzić. O, ten test premiksa tak
dla niepoznaki tutaj, bo wiecie, tutaj głównie się tak pruje na tego twój YouTube'a za to, że mi wszystko blokuje, to pewnie też zblokujesz za to, że zdanie wygłaszam na ten temat. O, pewnie dlatego mi blokują, bo pane, nie można wstawiać na YouTube'a wyrobów tytoniowych, alkoholowych, za chwilę nic nie będziesz mógł. Wszystkie kanały wejperskie pójdą się pierwsze. Bardzo dobry premix, polecam. To jest horny flawa, pombery. Próbowałem jeszcze białego, ale tego jeszcze tutaj nie mam na filmie. Ale są bardzo dobre, mogę wam polecić. Były na przecenie w sumie, teraz już nie są. Mają bardzo fajne butelki i bardzo zajebiście się z nich zalewa. Kupcie dlatego tylko, że się zajebiście zalewa. Są mięciutkie, wyglądają na takie toporne, ale plasticzek jest... O, nie wiem, czy to widać. Mięciusieńki. Zostaw mi łapkę w górę i komentarz pod filmem, żeby mnie tutaj, kurde, trochę naprawić mentalnie. Bo normalnie, jak patrzę na te wszystkie wykresy, to mnie... Normalnie jaśnisty strzela. Bez gadania, chmurka na koniec. Pewnie już to mówiłem. Nie mówiłem, nie wiem, już nie pamiętam. O, cześć! Na razie. I blokadka na YouTube'a, i cyk, brak zarabiania, i cyk, żółty dole, i cyk.